Na początek, koledzy, koleżanki i koledzy, przeczytam deklarację programową Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas szacunek do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom budował w ludziach wiarę w przyszłą niepodległą Polskę i do tej niepodległości doprowadził. Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków. Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu w Polsce myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących. Jesteśmy Piłsudczykami, tak jak on dążymy do państwa prawa i demokracji, silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię. Tak jak on chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej postawi ponad zróżnicowanymi politycznymi, światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi. Tak jak on, będziemy dbać o godność i dumę narodową, nie tolerując w tych sprawach żadnych kompromisów. Tak jak on, rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń. Jesteśmy Piłsudczykami. Realizowanie testamentu największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach pierwszego marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla ojczyzny i państwa. To jest nasza deklaracja na szczeblu ogólnokrajowym i każdy okręg, każdy to wstępuje. Krótko i zwięźle. Krótko i zwięźle. Dobrze, żeś to czarkują. Macie państwo statut, postanowienia ogólne i tak dalej. Dzisiaj skupilibyśmy się od paragrafu rozdział 5, struktura organizacyjna związku. I struktura obejmuje władze naczelne, kongres delegatów. I od punktu 2, paragraf 23, punkt 2. Władze okręgu związku, walne zebranie okręgu, zarząd okręgu. Okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd koleżeński. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, ustalonym każdorazowo przez zgromadzenie członków uprawnionych do głosowania. Wszystkie uchwały władz związków zapadają zwykłą większością głosów. Może nie będę tu tego wszystkiego czytał, bo to każdy ma. Wysyłamy do zarządu krajowego. Okręg związku stanowi jednostkę terenową o liczbie członków minimum 30 osób. Mamy zgłoszonych 32. Na zebraniu jest nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli więcej niż do potrzebne do oddziału. I teraz tak, jesteśmy walnym zebraniem. Walne zebranie jest najwyższą władzą związku, bo że zwyczajne do kompetencji należy. Wybór władz okręgu, uchwalanie programu działalności okręgu, rozpatrywanie sprawozdań zarządu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd okręgu. Walne co 4 lata, nadzwyczajne walne zebranie okręgu zwoływane jest na podstawie i tak dalej, to nie. Zarząd okręgu. Zarząd okręgu liczy do 3 do 5 osób. I to dzisiaj będziemy ustalali. Dzisiaj byśmy może ustalili tylko termin i wysłali do wszystkich z programem, czego będzie dotyczy, żeby wszyscy wiedzieli. No ja w tym ogłoszeniu na Facebooku, co wysyłałem. Słuchajcie, zgadzam się z Kazikiem. Masz maila, to mailem można po prostu przesłać do każdego taką informację. I wtedy dopiero się zastanowić i te wybory przeprowadzić. No. Bo no, tak, reszta raz.
samozwańcy przyszli sobie. Ale przyszli. Kto chciał, to przyszedł. Dobra, zgadzam się, Kazik, z tym. Wybierzmy dzisiaj 4-5 osób. 4-5 osób. Dajmy sobie za zadanie każdy z nas, żeby przynajmniej przyprowadził dodatkowe nowe. Ileś osób, tak. Powiedzmy, 2-3 osoby. 2-3 osoby. Bo nie ukrywam, że na tym nowym walnym zebraniu ja bym chciał zaproponować, żebyśmy stworzyli oddziały terenowe i oddział terenowy to byłaby gmina, żeby zaangażować przedstawicieli wszystkich gmin. Jak ma to być struktura na szczeblu powiatowym, to postarajmy się, żeby to jednak przynajmniej informacja dotarła do każdej gminy. Kto przyjdzie z danej gminy, to będzie. W razie czego otworzymy najpierw okręg, później się konstytuują oddziały. Tak, to później oddziały to może. A później oddziały później, tak. Ale mówię, no to tak wybieram, wybiegam jakby myślą do przodu. Wiesz, a może nawet połączysz te małe gminy, bo to będzie, wiesz, no to tak. Będzie trudno. No słuchaj, tak oddział musi być. Tak jak wyborów do powiatu jest po 3 gminy wiejskie. No. Tak. Może w ten sposób połączyć, oni tam się zorganizują. To jest, ja sądzę, że te 10 osób na gminę powinno się znaleźć. No. Niech to będzie mała gmina, ale te 5 tysięcy ludzi liczy. No tak, to się wierzę. Andrzejku, i teraz jeszcze prośba, może taka ode mnie, nie wiem, czy wszyscy się zgadzają, że dobrze by było, żeby to nie robić w piątek. No tak, bo masz rację. Dzisiaj to jest taki ten, że sabat. To nie chodzi o to, tylko te korki, to wszystko, to jest ludzie, dlatego nie... Wybiegłem do przodu okręgu tutaj, Wołomińskiego, jest, nazwałem to razem Mińsko-Wołomiński na razie, bo taka była pierwsza myśl i kto by jutro miał ochotę i czasu, chwilę o 9:00, żeby się zameldował pod pomnikiem Piłsudskiego w Wołominie. Ja jestem. Jutro? Tak. O której? O 9:00. Rano. Pogrzeb mam niedawno. No to trudno. To trudno. Nas trzech na pewno, którzy mają mundury, będziemy. Nie, no bo przede wszystkim. A ja będę już wieniec, bo jako będę o, posługa. Przed sztabem. Tak. Tak. No, no. Dobra, zgadzamy się, zgadzamy. Teraz tak, czy robimy to walne przed świętami, czy po świętach? Mamy miesiąc, tak? Święta to za miesiąc, trochę za wcześnie, no nie? Nie, bo to się zaczyna, to ja bym myślał, że przed świętami. Przed świętami będzie więcej czasu. No, później to będzie każdy na rozjazdach, działki jakieś. Później się zaczyna. No, kiedy majowe, no ileś mil. Andrzej, myślisz o sobie i o mnie, że będziemy na motorach śmigali. Ja motorach będziemy. No, tak, słuchajcie, aby nie ten, aby nie piątek, tak? Godzina 10, 2 kwietnia, w sobotę, tu spotkanie. To ja muszę z... Kobyłka, Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Jana Pawła. Okręgu Ziemi Cudu nad Wisłą, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że pójdzie to również przynajmniej w jednej gazecie regionalnej. Postaramy się w wieściach puścić. W życiu powiatu. A, w życiu powiatu. Tak jest. Zwróć na prost, bądź!